Nalepka po wygranym pojedynku otwierającym DSF Kickboxing Challenge 18. Gratuluję tej wygranej. Powiedz, długo przyszło nam na Ciebie czekać. Dlaczego? No musiałam troszeczkę odpocząć. Jeszcze mnie tam lekarz maglował. No on wystąpił trochę wymioty po zmęczeniu po tej walce, bo no, trochę jednak była wyniszczająca dla mojego organizmu. No ale już jestem cała i zdrowa, jestem z Wami. No właśnie był tutaj team przeciwny Twojej rywalki właśnie i powiedzieli, że w zasadzie była Klaudia była dobrze przygotowana, ale no najwyraźniej to doświadczenie właśnie zagrało rolę u Ciebie. I czy zgadzasz się z tym właśnie? Myślę, że na pewno doświadczenie trochę mi pomogło w tej walce i na pewno też warunki trochę fizyczne, bo byłam wyższa. Chociaż nie ukrywam, że też dostałam takie dwie torpedy na szczękę i to poczułam. Co Cię trzymało wtedy? Chyba po prostu no, mój charakter i moje serce do walki, że się nie poddaję i walczę do końca. Ale miałam, no, przyznam szczerze, że miałam czerno przed oczami i nie wiedziałam, co się dzieje przez chwilę. No ale na szczęście udało się ustać na nogach i wygrać tę walkę. Mieszasz, że właśnie jesteś znana z tego, że mieszasz cały czas te formuły właśnie pomiędzy MMA i K1. I tutaj słyszeliśmy już wcześniej właśnie, że najbliższy czas to będzie przede wszystkim uderzane bardziej niż mieszane sztuki walki. Tak, teraz przez ten rok chcę się zająć K1, bo leczę kontuzję karku, co nabawiłam się na ostatniej walce w MMA na Ladies właśnie z Aliną Kalionidou. Tam zerwałam trochę kark i no chcę sobie wyleczyć najpierw kark, bo jednak ta kontuzja mnie trochę wstrzymuje i lekarz powiedział razem z fizjoterapeutami, że niestety jest za duże ryzyko, że będę tylko ruszać rączkami tak i wołać mama, tata. A czy ty jako, że właśnie walczyłaś w Ladies, jakby dzisiaj to było tak pod Ladies Fight Night, taką mini powiedzmy edycją, czy słyszałaś coś, żeby były takie plany, aby były też również walki w formule mieszanej na DSF-ie, bo ja słyszałem, że był taki pomysł, żeby zaadoptować również te pojedynki MMA, nie tylko K1 z Ladies. No tak, słyszałam, że ma być to MMA, ale potem też słyszałam, że jednak DSF chce się tylko skupić na stójce, że jednak nie chcą tego MMA, a potem znowu, że będzie to MMA, więc tak naprawdę chyba pozostaje nam tylko czekać, co będzie w następnym roku i czy to będzie to MMA, czy nie. No fajnie było, gdyby było MMA, bo jednak mamy bardzo mocne dziewczyny w Polsce w MMA i fajnie było, żeby też się mogli pokazać. No właśnie, Basiu, nowa rzeczywistość dla Ciebie, ponieważ DSF wchłonął LFN. Jak to oceniasz? Dobry ruch? Trochę ciężko mi ocenić. Z jednej strony tak, fajnie, bo naprawdę DSF to jest no, bardzo duża organizacja, ale nie wiem, czy podołają tak.